z powodu niemocy, niechęci albo po prostu zwykłej obojętności polityków i urzędników. Polscy nauczyciele od kilku lat nie mogą brać udziału w szkoleniach w największym na świecie ośrodku naukowym CERN w Szwajcarii. Najbardziej tracą na tym oczywiście nasze dzieci. W dzisiejszym odcinku opowiem właśnie o tym. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że zajmuję się nie tylko popularyzacją nauki, ale także edukacją. Wiele razy wytykałem słabe punkty polskiej szkoły. Mówiłem też o tym, jakie ma to przełożenie na nasze uczelnie wyższe. Kilkanaście lat temu władze CERN-u, największego na świecie ośrodka fizyki cząstek elementarnych, uruchomiły program warsztatów dla nauczycieli. W pierwszych latach liczba polskich nauczycieli była rekordowa. W sumie szkolenia, wykłady i warsztaty z wielu różnych zagadnień fizyki współczesnej do roku 2010 zostały zorganizowane dla kilkuset polskich pedagogów. Od kilku lat program jest dla Polaków w zasadzie zamknięty. Załamanie programu było związane w zasadzie z permanentną reformą czy reorganizacją polskiej szkoły. Z końcem 2009 roku przestał działać tak zwany CODN, czyli Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Powstała nowa jednostka ORE, czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji. W trakcie reorganizacji nowym agendom zostały przypisane konkretne działania, ale w tych nowych działaniach z jakiegoś powodu nie mieściły się kursy i programy wymian polskich nauczycieli z CERN-em. Zaalarmowani przez naukowców urzędnicy powiedzieli, że mają związane ręce i nic nie da się zrobić. Wraz ze zmianą CODN na ORE zniknął naturalny dla CERN-u partner do organizowania staży dla polskich nauczycieli. Naturalny, czyli centralna placówka publiczna przypisana Ministerstwu Edukacji. Na kolejnych kilka lat takim partnerem został Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uniwersytet Śląski szukał pieniędzy poza Ministerstwem Edukacji i organizował wyjazdy dla nauczycieli z całego kraju, a nie tylko ze Śląska. Zdarzało się nawet, że nauczyciele, którym zależało, płacili za te staże w CERN-ie z własnej kieszeni. W roku 2013 sprawa była już prawie dogadana. Za wyjazdy polskich nauczycieli zgodził się zapłacić wojewoda śląski. Niestety w czasie tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na angielski wojewodę odwołano i sprawa umarła. W międzyczasie pojawił się zresztą kolejny problem. Pojawiły się wątpliwości, czy organizowane przez CERN staże są zgodne z polską podstawą programową. Innymi słowy, były formalne wątpliwości, czy Światowe Centrum Współczesnej Fizyki prowadzi kursy, które mogą się przydać polskim nauczycielom. Być może zresztą były to tylko formalne wybiegi, by za staże po prostu nie płacić. Koszt nie był duży, bo za tygodniowy, intensywny kurs wynosił między 2 a 3 tysiące złotych od osoby. CERN ani naukowcy w CERN-ie nic na tym nie zarabiali. Kosztem był transport do CERN-u, noclegi i wyżywienie. Ostatecznie od roku 2013, z wyjątkiem krótkiego epizodu w roku 2014, program polskich staży dla nauczycieli został wstrzymany. O sytuacji rozmawiałem z wieloma naukowcami, w tym z tymi, którzy pracują w CERN-ie. W czasie mojego ostatniego pobytu w Genewie o rozmowę na ten temat poprosiłem doktora Andrzeja Siemko, polskiego fizyka, naukowca, który pracuje na stałe w CERN-ie, jest koordynatorem polskich programów edukacyjnych. My wiemy o tym, że to, co my robimy, jest zgodne z podstawą programową. My wiemy to również od nauczycieli, którzy tu przyjeżdżali. My wiemy, że nauczyciele oceniali te szkolenia bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Bardzo wielu nauczycieli, których tu spotkałem, twierdziło, że odbyli w swoim życiu dziesiątki różnych szkoleń, ale to, które odbyli tu w CERN-ie, jest po prostu nieporównywalne do innych i dało im, jako nauczycielom, olbrzymi zastrzyk i wiedzy, i motywacji do tego, żeby uczyć młode pokolenia. Dlaczego CERN uważa, że warto szkolić nauczycieli? Przecież wszyscy ci nauczyciele skończyli studia fizyczne, w związku z tym tych zagadnień uczyli się na studia. Po pierwsze, kontakt nauczycieli bezpośrednio z naukowcami ma olbrzymią wartość. I dla nauczycieli, ale również dla nas. Więc to jest coś, co niezwykle motywuje. Będąc tu i widząc
prawdziwą naukę, widząc prawdziwe urządzenia, inaczej się to przekazuje słuchaczom później. To nie jest tak, że ktoś zobaczy coś w książce i zobaczy, teraz są większe możliwości, bo można zobaczyć za pomocą internetu, ale to jest zupełnie inaczej, jeżeli ktoś naprawdę może czegoś dotknąć, wtedy inaczej przekazuje wiedzę na ten temat, dlatego że doświadczył tego w rzeczywistości. I to był taki drugi aspekt, który był bardzo, bardzo istotny, dlatego że ci ludzie, ci nauczyciele później inaczej mówili właśnie do swoich uczniów. Doktor Siemko opowiadał mi o pewnym kuratorze, który przyjechał do CERN-u z grupą polskich nauczycieli ze swojego regionu, bo zauważył, że w szkole, z której nauczyciele byli na tym kursie w CERN-ie, w tej szkole uczniowie zupełnie inaczej zaczęli uczyć się fizyki. Robiąc różne wizytacje w szkołach, z których akurat w tamtym okresie nauczyciele byli na szkoleniu w CERN, zauważył coś niesamowitego, że uczniowie w tej szkole rozmawiali o jakichś dziwnych rzeczach, których on wtedy nie bardzo rozumiał, co to jest, że tam się pojawiły jakieś nowe plakaty, pojawiły się jakieś nowe kąciki, wyglądało to i entuzjazm dzieci był taki troszeczkę nieporównywalny z tym, co widział w innych szkołach. Jak te szkolenia wyglądały? A co nauczyciele na nich robili? Te szkolenia to takie typowe szkolenie polegało na połączeniu trzech elementów. Pierwszy z elementów to były wykłady. Drugim elementem były takie rodzaj zajęć laboratoryjnych, specyficznych, związanych właśnie z na przykład z fizyką cząstek. I trzecim elementem było zwiedzanie laboratoriów i infrastruktury, która tu jest i która umożliwia badania. Wykłady były robione w taki sposób dosyć specyficzny. To były wykłady, które były takim przeglądem współczesnej fizyki. Laboratoria, które robiliśmy, to miały na celu nie tylko pokazać coś ciekawego, nowego, bo to były na przykład laboratoria typu obserwacji mionów w komorach mgłowych takich. Ale to nie tylko było, żeby pokazać, jak to funkcjonuje, ale również zainspirować, jak to zrobić w szkole. Co jest potrzebne, żeby w prosty sposób zrobić tego typu doświadczenie w szkole, żeby pokazać właśnie młodym ludziom, że wokół nas są cząstki, że my jesteśmy bombardowani przez promieniowanie kosmiczne i że te cząstki w bardzo prosty sposób można po prostu zobaczyć, czego tak normalnie nie jest to takie łatwe. Program staży nauczycielskich w CERN-ie jest prowadzony nieprzerwanie od kilkunastu lat, choć polscy nauczyciele nie biorą w nim udziału od 8 lat. Tymczasem zainteresowanie nauczycieli z innych krajów jest tak duże, że CERN musiał wprowadzić limity. Każdego roku w CERN-ie program jest prowadzony dla około 1000 pedagogów. Jako że Polska swoich limitów nie wykorzystuje, miejsce naszych nauczycieli zajmują nauczyciele np. z Bułgarii, Czech czy Węgier, a także z krajów dużo od nas bogatszych. Po prostu oddajemy im nasze miejsca. Teoretycznie polski nauczyciel może aplikować do programu, ale nie narodowego polskiego, tylko międzynarodowego. Tyle tylko, że dostanie się tam jest bardzo trudne. 2 lata temu udało się to jednej osobie, rok temu dwóm, ale jeden Polak był w tym programie tylko dlatego, że pracuje w szkole na Kostaryce. Polski program stażowy, jak wspomniałem, jest zamrożony. Naukowcom z CERN nie chodzi o to, by wychować armię fizyków cząstek. Chodzi raczej o to, by wspomóc proces kształcenia w szkołach podstawowych i średnich. W Europie brakuje ludzi, którzy mają wykształcenie ścisłe, a wykształcenie ścisłe jest bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki czy rozwoju nauki i technologii. Nie brakuje dowodów na to, że tam, gdzie jakość nauczania, m.in. fizyki, jest wyższa, tam, gdzie prowadzone są dodatkowe zajęcia, kółka zainteresowań czy kursy, tam zainteresowanie naukami ścisłymi wśród młodych ludzi jest dużo większe. Zresztą powiedział to kilkukrotnie w czasie rozmowy ze mną sam dr Siemko.
Więc tego typu działania, to teraz nawiążę do tego, o czym zaczęliśmy, mają sens, dlatego że my wiemy, że nauczyciele, którzy są zmotywowani, którzy znają elementy współczesnej nauki, potrafią zarazić tym młodych ludzi w ten sposób, że ci młodzi ludzie biorą poważnie to pod uwagę, wybierając swoją drogę życiową. Polska szkoła jest pozbawiona wsparcia, jakiego nauczycielom z innych krajów Europy udziela największe na świecie laboratorium współczesnej fizyki. Nie mamy tego wsparcia, bo ktoś kiedyś czegoś zapomniał wpisać i od kilku lat nie ma sposobu na to, żeby przekonać urzędników i polityków do naprawy tego stanu rzeczy. I to właśnie ta obojętność jest chyba najbardziej irytująca. Od kilku miesięcy rozmawiam na ten temat z wieloma naukowcami, w tym z tymi, którzy pracują w CERN-ie i w przeszłości przeprowadzali warsztaty i wykłady z polskimi nauczycielami. Po ostatniej wizycie w CERN-ie napisałem kilka maili do naszych urzędów. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej przez 3 miesiące nikomu na te moje listy nie chciało się nawet odpisać. Dostałem za to odpowiedź z ORE, czyli Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pełny tekst zresztą i mojego listu i tej odpowiedzi znajdziecie w opisie do tego filmu. W skrócie, ORE przyznaje, że kursy szkoleniowe dla polskich nauczycieli w przeszłości były prowadzone i wie, że już nie są, uwaga, i to jest piękne, przedmiotem planowanych działań Ośrodka Rozwoju Edukacji. Ale na zakończenie listu ORE oświadcza coś, czego nie rozumie. Ponadto po dokładaniu szczegółowej analizy dostępnej dokumentacji dotyczącej poruszanego przez Pana tematu informuje, że sytuacja przedstawiona przez Pana w piśmie nie jest znana naszej instytucji. Jak to nie jest znana? Skoro kilka linijek wyżej ta sama osoba pisze, że wie o tym, że takie wyjazdy szkoleniowe były prowadzone i wie, że już nie są prowadzone i nie są nawet planowane. Ponadto uczeni, z którymi rozmawiałem, twierdzili, że wiele razy kontaktowali się z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za naszą edukację i informowali te instytucje o problemie. Więcej, informowani o tej sytuacji byli także politycy, w tym ci odpowiedzialni za edukację, którzy od czasu do czasu wizytują CERN. I mimo tego od lat nic się nie zmienia. Dodam tylko, żeby nie było wątpliwości, że w tym czasie, o którym mówię, mieliśmy 5 różnych ministrów edukacji narodowej. Jedna pani minister była bezpartyjna, 2 panie minister były z Platformy Obywatelskiej, kolejna pani minister była z Prawa i Sprawiedliwości, z PiS-u jest też obecnie urzędujący minister. Nie chodzi o to, żeby bić pianem, nie chodzi o to, żeby zmienić coś, co od lat działa na niekorzyść nauczycieli, a w konsekwencji uczniów. W skali całego kraju rocznie chodzi o kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, a wystarczyłoby, żeby udrożnić pewne biurokratyczne ścieżki i na poziomie ministra edukacji wskazać, że staże w CERN-ie są po prostu zalecane. Staramy się pokonać te bariery, ale muszę powiedzieć, że zajmuje to bardzo dużo czasu i w tej chwili muszę powiedzieć, że stanowczo za dużo czasu. Z tego co wiem, nauczyciele w Polsce są bardzo zainteresowani tym, żeby te kursy zostały wznowione. Ci, którzy tu byli, z przyjemnością przyjechaliby ponownie, bo zresztą taka była idea, że po pewnym czasie warto, żeby przyjechali jeszcze raz, żeby powiem w taki sposób, żeby naładować akumulatory jeszcze raz. My jesteśmy tym bardzo zainteresowani również. Są to dla nas dodatkowe obowiązki, ale widząc sensowność tego, my jesteśmy jako naukowcy, którzy w tym uczestniczą, naprawdę zmotywowani, żeby to robić, chociaż nie należy to do naszych obowiązków, że tak powiem. To my to wszystko robiliśmy poza normalnymi obowiązkami i z przyjemnością jest cała ekipa, która chciałaby to kontynuować. No są te bariery. Jak te bariery można pokonywać? No, ze strony nauczycieli to ja bym powiedział, że za pośrednictwem pana to chciałbym przekazać wszystkim nauczycielom to, że my chcemy i czekamy na nich, żeby oni tu przyjechali. Żeby oni też ze swojej strony starali się wywierać
swoimi kanałami jakiś nacisk, że jest coś takiego, oni chcieliby z tego skorzystać, tylko nie mogą z tego skorzystać, no żeby... Bo urzędnicy nie rozumieją, jak istotne dla dziecka jest to, żeby nauczyciel przekazywał wiedzę najbardziej aktualną i przede wszystkim, żeby sam mógł niemalże tej wiedzy dotknąć. Dokładnie, dokładnie. Przed chwilą zobaczyłem w całości materiał, już zmontowany materiał o nauczycielach w CERN-ie i oglądając go cały czas zastanawiałem się, to w takim razie co można zrobić, żeby tę sytuację naprawić. Materiały robione na platformę YouTube nie są traktowane zbyt poważnie. Zresztą często się mówi, no takie filmiki, taka trochę zabawa. A może gdybyśmy po prostu ten materiał udostępniali wszędzie, gdzie tylko się da, po to, żeby trafił do mediów tych tak zwanych tradycyjnych, to może wtedy jakaś ważna osoba, ktoś, kto może zmienić sytuację, by po prostu to zauważył. To w zasadzie jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy. Nauka to lubię. Na Facebooku i YouTubie.